krajach azjatyckich, takich jak Japonia czy Tajlandia, sztuki walki są elementem systemu edukacji. W Krakowie walczy się m.in. po to, żeby wyrwać się ze świata codzienności i osiedlowej nudy. Po raz piąty walczono w Nowej Hucie w dyscyplinie, która staje się coraz bardziej popularna. Mowa o boksie tajskim, a właściwie o całej lidze, która w Polsce ma coraz więcej entuzjastów. Tym razem to była liga na troszkę bardziej zaawansowanych zawodników. Poprzednie były albo mieszane, albo tylko i wyłącznie dla pierwszego kroku. Także będziemy kontynuować raczej zawody ligowe już dla bardziej zaawansowanych. Mam nadzieję, że będą się cieszyć coraz większym zainteresowaniem publiczności i walki będą się podobać. Jak wypadła? Myślę, że fajnie. Cieszę się, że wszyscy zawodnicy są cali i zdrowi, także walki były emocjonujące, fajne. Myślę, że się podobało. Mnie bardzo się podobało. Mam nadzieję, że publiczności widzą również. Do udziału w zawodach zgłosiło się 10 klubów. Zawodnicy stoczyli 13 pojedynków. Walki toczyły się na dystansie 3 rund formuły amatorskiego Muay Thai. Gościem specjalnym imprezy był Rafał Simonides, zawodowy mistrz federacji WMC World Muay Thai Council, zdobywca Pucharu Europy, wielokrotny mistrz Polski. W zasadzie wszyscy zawodnicy zaprezentowali bardzo dobry poziom, no i widzieliśmy parę efektownych akcji. A jaki jest poziom Muay Thai w Polsce? Znaczy, wiadomo, Polska mamy, że tak powiem, jest młode Muay Thai, więc musimy się uczyć, ale każdy musi się wiele uczyć. No wiadomo, że dwa główne ośrodki to jest Muay Thai, to jest Tajlandia, a tu w Europie Holandia i to jest najwyższy poziom, ale no, liczy się przede wszystkim też serce do walki i to, że jest cel. Młodzież ma, prawda, ma cel, bo musi ćwiczyć do zawodów. Tutaj odbywają się walki, myślę, o to chodzi. Coraz więcej sportowych rzeczy się dzieje w Krakowie. Najlepszym zawodnikiem tej edycji ligi został Mariusz Pacuła z systemu Rzeszów. Najlepsza walka zawodów należała do Bartłomienia Miszewskiego z MC Mike Kielce z Piotrem Kuchajem z systemu Rzeszów. Wyróżniono także walkę Pawła Bednarczyka z systemu Rzeszów z Józefem Bosek z Ojamy Jelenia Góra. Pani Sema też walczy? Tak, walczę. Jestem też trenerem. Moi zawodnicy też startowali na tej imprezie, także jestem zadowolona. Cieszę się też z nich, obydwoje z walki swoje zwyciężyli, także ogólnie jestem zadowolona z imprezy i ze własnych zawodników. Lidze towarzyszy kampania Walcz z patologią, profilaktyka przez sport i zasady fair play, której celem jest popularyzacja Muay Thai w naszym kraju jako skutecznego narzędzia profilaktyki przemocy rówieśniczej, uzależnień oraz innych form patologii. Młodzież podpytuje, o co pyta, jeżeli już ma okazję porozmawiać z człowiekiem, który no, walczył właściwie na całym świecie. Jeśli chodzi o takie imprezy, to zazwyczaj robimy sobie zdjęcie i jakieś może jedną wymianę. Natomiast mam na mojej stronie dużo osób pisze i tam podpytują o treningi, właśnie jak ćwiczyć i również są takie pytania, takie troszkę mity powstają, czy w Tajlandii to prawda, że kopie się w drzewo i tak dalej. No różne takie pytania. Oczywiście odpisuję w miarę możliwości. Jak długo trzeba trenować i ile życia trzeba poświęcić, żeby dojść do takich rezultatów jak pan w tym sporcie? Znaczy, to jest już boks zawodowy, Muay Thai zawodowe, to już jest jednak poświęcenie i to już jest styl życia. Do tego no, dochodziłem latami, natomiast tak jak zawody, jak mamy amatorskie, to jest właśnie fajne, bo można poćwiczyć parę miesięcy, rok i w zależności, wiadomo, od poziomu już są organizowane też turnieje pierwszych walk, gdzie spotykają się ludzie, którzy nie mieli walk do tej pory i to wszystko się rozwija. Czy młodzi ludzie z Nowej Huty, z Krakowa, z Rzeszowa mają jakieś cechy takie wybitne, które wyróżniają ich na tle na przykład zagranicznych kolegów? Na pewno mają to parcie do przodu, czyli chęć walki, to jest bardzo ważne. Organizatorem zawodów było Krakowskie Stowarzyszenie Sztuk Walki.
Mało znany w Polsce, nowy, natomiast on jest związany z tradycją, jest związany z takimi całą, że tak powiem, tajską kulturą, która wnosi bardzo fajne rzeczy właśnie do nawet wychowania czy profilaktyki młodzieży i do tego też nawiązujemy właśnie tu w naszej kampanii. Chcemy po prostu promować sport walki jako ośrodek profilaktyki, żeby zgodnie z zasadą, że łatwiej zapobiegać niż leczyć. Właśnie promowanie tego sportu pozwoliłoby bardzo wielu młodych ludzi uratować i zapewnić im dobry start w życiu.